Za co kochamy One Piece'a? To pytanie oraz oczywiście pomysł na ten odcinek pojawiło się w mojej głowie już jakiś czas temu podczas natknięcia się na pytanie, troszkę inne, na temat walk w One Piece'ie, ponieważ jedna osoba była bardzo ciekawa. Kiedy walki w One Piece'ie zaczną być ciekawe, ponieważ właśnie zaczęła oglądać One Piece'a, liczyła na jakieś fajne walki. No i po kilkudziesięciu odcinkach akurat oglądania anime, no nie doczekała się tych fajnych walk. I właśnie bardzo dużo osób odpowiedziało tej osobie, że no One Piece akurat walkami nie stoi. One Piece stoi pewnymi innymi rzeczami, no i właśnie stąd ten pomysł, że w zasadzie wypadałoby te rzeczy wymienić. Dlatego pomysł na odcinek. I ja postaram się tutaj wymienić dwie rzeczy, które przychodzą mi na myśl jako pierwsze, gdy myślę za co i dlaczego kochamy One Piece'a. Także właśnie w tym materiale te dwie rzeczy postaram się przedstawić. Oczywiście tych rzeczy może być więcej. Na pewno jest więcej, każdy pewnie ma swój jakiś powód, dlaczego czyta bądź ogląda One Piece'a. Natomiast tak jak powiedziałem, postaram się wam przedstawić pierwsze dwie rzeczy, które mi akurat przychodzą na myśl, gdy sam sobie zadaję to pytanie. I na pierwszym miejscu, chociaż dla niektórych być może będzie to banał, ale powinienem właśnie powiedzieć o emocjach. Przede wszystkim One Piece zapewnia nam właśnie całą gamę emocji. I to zarówno poprzez wiele elementów komediowych, które nieraz zdarzają się w całkowicie niespodziewanych momentach, przez które zresztą te gagi z zaskoczenia tak działają, poprzez naprawdę chwytające za serce sceny, przy których można uronić tę tak zwaną łezkę. Elementy komediowe w One Piece można podzielić na właśnie te niespodziewane, na przykład podczas walk bądź jakichś poważniejszych sytuacji, kiedy to czujemy pewne napięcie i powagę, które po chwili jakimś tekstem rzuconym przez jednego z bohaterów całkowicie tę powagę i napięcie niszczą. Ale oczywiście robi to Oda w bardzo umiejętny sposób. Innym elementem komedii są postacie same w sobie, co oczywiście znowu by można podzielić na kilka kategorii. Natomiast chyba nie będę aż tak bardzo się z tym rozdrabniać. Powiem tylko, że jeśli chodzi o postacie, no to mamy takiego Luffy'ego, oczywiście, który przez swoją dziecinną, naiwną i często mocno bezpośrednią naturę jest przykładem postaci, która zapewnia nam elementy humorystyczne przez sam sposób jego bycia. Natomiast są również postacie, które służą tylko do tego celu, albo prawie tylko do tego celu. I oczywiście takim ostatnim przykładem w mandze są użytkownicy artefaktowych owoców w zawodzie Kaido, czyli oczywiście gifterzy, którzy już na pierwszym panelu z nimi zapewniają nam uśmiech na twarzy, widząc jakie to kuriozalne potworki zrobił z nich Oda. Po przeciwnym spektrum emocji mamy smutek, którego w One Piece oczywiście również też nie brakuje. I myślę, że w tym aspekcie główne skrzypce grają wszystkie retrospekcje, które Oda nam przedstawia, ponieważ większość postaci w serii ma smutną przeszłość, a pokazanie nam jej rzadko, bardzo rzadko kiedy skutkuje poczuciem radości na sam koniec. I w sumie materiał jest o tym, za co kochamy One Piece'a. Natomiast taka mała szpila ode mnie tutaj musi upaść w stronę Ody, ponieważ retrospekcje często kończą się lub po prostu występuje w nich w jakimś momencie śmierć istotnej postaci. Czy to dla nas jako czytelników, czy dla postaci ważnej dla nas w obecnym timeline'ie. I to oczywiście swój cel spełnia, aczkolwiek właśnie tej śmierci mocno mi brakuje w wydarzeniach teraźniejszych, gdzie spowodowałoby to zakorzenienie się w nas pewnej takiej nutki niepewności co do losów naszych ulubionych bohaterów, a czego niestety obecnie nie możemy za bardzo doświadczyć. Drugą, bardzo ważną i pewnie dla wielu najważniejszą cechą, za co One Piece jest tak bardzo uznany, no to cały world building, którego dane nam jest doświadczać. I oczywiście jest to temat bardzo obszerny, który można również na wiele mniejszych elementów rozbijać. Natomiast dla mnie pierwsze, co rzuca się w oczy patrząc na świat One Piece'a, to bardzo ciekawy setting geograficzny, który daje niesamowite pole do popisu Odzie. Bohaterowie One Piece'a muszą, ponieważ tak jest właśnie skonstruowany ten świat,
podróżować od jednej wyspy do drugiej bez żadnego konkretnego kontynentu, który byłby takim głównym ośrodkiem świata. Każda wyspa to odmienna historia, różne nowe postacie, nowe problemy i nowe doświadczenia, które spotykają naszych bohaterów. Dodatkowo Oda, tworząc Grand Line, pozwolił sobie na dowolne mieszanie różnych klimatów, gdzie jedna wyspa potrafi być praktycznie całkowitą pustynią, gdzie następna być może będzie pokryta całkowicie lodem. Jest to nieprzewidywalny element właśnie całego Grand Line, gdzie oczywiście klimaty wyspy dyktuje zachowanie całej społeczności, przez co gdy Oda będzie chciał opowiedzieć historię ludzi, którzy będą na przykład takimi quasi-eskimosami na przykład, no to po prostu zrobił sobie taką wyspę na naszej drodze, czy na drodze naszych bohaterów. No i w tym świecie One Piece'a, w tym świecie, który Oda wytworzył, będzie to miało jak najbardziej sens. Ale world building to oczywiście nie tylko geografia, to również ludzie i organizacje, które oni tworzą. Mamy więc oczywiście piratów, mamy Światowy Rząd, mamy Marines, którzy podlegają Światowemu Rządowi, rewolucjonistów, a każda ta grupa ma jakąś ustanowioną hierarchię, która wszystko spaja w jedną sensowną całość. Oda również nie lubi zapominać o wydarzeniach z przeszłości, więc czytając na bieżąco mangę, możemy podziwiać jakieś elementy, które były nam zahintowane nawet parę lat wstecz. I to jest akurat kwestia sporna moim zdaniem, czy Oda jest tak genialny i wiele różnych wątków potrafi wprowadzać z tak znaczącym wyprzedzeniem, czy po prostu potrafi dostosowywać aktualną historię do tego, co było kiedyś. Natomiast jaka odpowiedź by tutaj nie padła, a jak dla mnie leży ona pewnie po środku, to i tak to po prostu działa. A to chyba jest przede wszystkim najważniejsze w tym wszystkim. Żyjemy tą historią nie tylko tu i teraz, śledząc obecne wydarzenia, ale mając w głowie całą przeszłość, która właśnie w różnych momentach nam jest przypominana, co jeszcze bardziej potęguje imersję w świat One Piece'a. No, jeśli chodzi o te dwie rzeczy, za które kochamy One Piece'a, no to właśnie w taki sposób się one u mnie prezentują. Oczywiście nie są to wszystkie rzeczy, nie wszystko wymieniłem, natomiast właśnie są to takie dwie pierwsze kwestie, które stają mi przed oczami, gdy sobie sam to pytanie zadaję, czyli właśnie emocje, które nam towarzyszą w oglądaniu bądź czytaniu One Piece'a, w zasadzie cała gama tych emocji, oraz oczywiście ten tak zwany, już osławiony w zasadzie, world building One Piece'a, za który chyba sam Oda szanuje najbardziej. Według mnie jest to taka najbardziej odznaczająca się właśnie rzecz, która występuje w One Piece'ie i za którego One Piece jest tak bardzo uznawany i kochany. Myślę, że ten odcinek będzie trochę krótszy niż pozostałe, aczkolwiek zobaczę jeszcze, jak to wszystko pomontuję, bo przeważnie, gdy tak mówię, to i tak wychodzi on jakby powiedzmy w ramach mojej normy. Natomiast właśnie chciałem przedstawić takie po prostu dwa elementy, które pierwsze mi stają przed oczami, gdy myślę o One Piece'ie, za co kochamy One Piece'a. Także jest to tak, no nie powiem, że spontan, bo sobie przemyślałem te rzeczy, aczkolwiek właśnie no nie chciałem na siłę szukać kolejnych, tylko właśnie tak też w sumie jak One Piece zapewnia nam emocje, to ja też tak bardzo emocjonalnie chciałem do tego podejść i po prostu no przedstawić wam te rzeczy, które widocznie najbardziej na mnie oddziaływują, skoro pierwsze przychodzą mi na myśl. No także ode mnie, jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!